Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Zagrałem w Assassin's Creed 4 Black Flag. Z tej strony Andzia i teraz właśnie sobie tylko notuję, o której zaczynam nagrywać, ponieważ jeśli coś się stanie w trakcie nagrania, to znaczy chcę na przykład zrobić skarby czy coś offline, bez nagrywania, to sobie lepiej zapisywać, nie wiem, kiedy się skończyło nagrywać, ile się plików nagrywało, bo nieraz się to miesza po prostu lepiej jest zapisać sobie, o której dany odcinek się zaczęło grać. Niezależnie czy dzień później dopiero dokończę odcinek, wiem, że ten materiał, ten plik jest pierwszy. Rum, meta. No nie, to jest strefa zastrzeżona. Dobrze. Dobrze, strzelamy z folgierzy, żeby odminować. Zabić wrogich oficerów, dwóch. Ach, się poddali. Rozsądni ludzie. Naprawić kawkę trzeba, to jednak... Poziom rozgłosu jest także zbyt wysoki, więc ja bym powiedział, że najpierw zmniejszmy poziom rozgłosu. Will he sign on, lads? Tortuga, style majów, punkty widowiskowe, skrzynie, fragmenty animusa. Zobaczymy. Ale najpierw do kajuty kapitańskiej trzeba zejść i po pierwsze inny strój. Odzienie.
Szaty Altaira ibn al-Lahatta. Nie, odzienie Conora. Szaty Ezio Auditore. Nie, szaty Edwarda Kenwaya. O, szaty Ledo. Co z kawką? Siła taranu, ale to jest zbyt... Zapas ciężkich kul też byłoby ciekawym ulepszeniem. Mnie jeszcze jedna rzecz interesuje. Ile kawka ma... Dobrze, 50%, to jest spokojnie. I dostęp do floty. Teraz trzeba troszkę pozarządzać flotą. Poświęć... Dobrze. Coś. Ten szlak jest teraz bezpieczny. Skład kupiecki. Dobry uczynek. Chyba już na nic więcej nas nie będzie stać. No już na nic. Dobrze, Tortuga. Jaka niezdara. Dobrze. Brytyjska flaga. Niech tylko podejdzie. Nie muszą od tyłu ich zajść.
Jacobs! Naboje. Teraz tamtego. Nie chcę spaść, co za skurczybyk. Ok, przynajmniej punkt synchronizacyjny mamy, więc mapę na cały obszar. Zobaczymy, co mi pokaże. Tortuga nie była czasami większa, znacznie. Dobrze, tu jest skarb. Wiem, że to jest bardzo brutalny sposób na załatwienie tego wszystkiego. Hmm.
Okej. Jeszcze tych dwóch tutaj skosimy. Okej, no to popatrzmy, co tu mamy wszystkiego na tej wyspie. Nie. Najpierw po główną nagrodę trzeba zalecieć. Zdobyty łup, 100 drewno, metal, płótno, rum, cukier, premień. No, całkiem duży bonus, całkiem duży. Dobrze, teraz jeszcze coś tu jest ważnego. Jest chyba tu jeden stelaż majów, no właśnie. Słuchajcie, tu jest tak mało tych rzeczy, że ja w tym odcinku to pokażę wam. Okej, do góry. Następna rzecz. Skarb. Jeszcze w multiplayera nie grałem po prostu. Poza tym trzeba to wiedzieć, kiedy ja też to nagrywam. Ja jeszcze w październiku ten odcinek nagrywam. A moje zeszyt powiada mi, że dopiero 2 listopada to zobaczycie, więc. Ach, te strzałki są boskie. Jeszcze tu jest jakaś skrzyneczka i za chwilę stelaż jeszcze majów. Gdzie jest? A. Okej. Kolejny amulet, czy jakby to nazwać. Artefakt majów. O, to jest dobre określenie. Artefakt. Bym się nie dziwił, gdyby z łaciny pochodziłoby. Keystone, klucz kamienny. Też poszłoby. Dobrze, przecież tylko dwie rzeczy. Nie. Jeszcze tu właśnie widziałem. Najpierw więc tam pójdziemy. I akurat tak skończymy, że przy łódeczce wylądujemy. Czy plantacje się odnawiają, czy to jest tylko jednorazowy łup? Rzekły głosy. Czy uda mi się tu tak spiąć? Chyba nie. Stromy z bok.
Boże, chciałem tutaj dopiero jako ostatni moment, jako ostatni cel dotrzeć. No dobrze. Mapa skarbu. Mapy skarbu później będziemy robić. Później. No właśnie, ile ma Jackdaw ładowni? 50%? Tylko 50%? Jak to? To już stoi od jakiegoś czasu już przy 50%. Czy może to jest dzielone? Nie, tam jest 44, 66, takie, przy takich wartościach? Nie. Gdzie ten skarb? Chyba, że u góry. Tak, jak w Assassin's Creed 2. Tam był plagiat dosłownie, że skrzynie były po balkonach ustawiane. Po desce. Okej, no to ruszamy teraz którędy. Tortuga jest już nasza. Wielka Inagua. Nieodkryta lokacja, nieodkryta lokacja. Nasz cel jest daleko na północy, na Nassau. Konwój morski. Zobaczymy, co tutaj na nas będzie czekało. Czy faktycznie okrętami idzie tak łatwo manewrować? Kunery dwa. Rum, płótno, cukier, drewno. Meta. Że to są dwa hiszpańskie okręty, z którymi nie chciałbym zadzierać. Tam są dwa mniejsze okręty i to już mi bardziej odpowiada. 5 cukru. I ile? Tknęło coś? Nie tknęło. Kawka. Jakby zamroziło się na 50%, nie rozumiem. Bug? Możliwy dosyć. Ale nie jest to przynajmniej bug, który jest na niekorzyść gracza. Fileszka, fileszka, fileszka. Hiszpańskie. Poszło. Ja chcę zdobyć te statki, żeby naprawić kawkę.
Okej, okay, mamy. Na bosaka chodzić taki. Właśnie tego chciałem uniknąć.